Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. Dzisiaj przetestujemy sobie najnowsze śmigła od firmy ETIX. Zapraszam. Już jakiś czas temu pojawiły się właśnie te śmigła. To są ETIX P3,5 Radberry. Są w komplecie dwa śmigła żółte i dwa śmigła różowe. Ja już sobie je zamontowałem tutaj, jeszcze na nich nigdy nie latałem, ale patrząc na zamówienia u mnie w sklepie, bo już od jakiegoś czasu też je mam, widzę, że są fani tych śmigieł, którzy cały czas je zamawiają. No i też pomyślałem sobie, że skoro firma ETIX, czyli Mr. Steel, to zobaczymy, czy one rzeczywiście są takie fajne i czy może mi podpasują. Bo ja, jeżeli chodzi o śmigła, to uważam, że cały setup, czyli śmigła, silniki, waga i tak dalej, drona, to wszystko wpływa na ten feeling, czyli na to czucie. I albo komuś coś podpasuje, albo komuś coś nie podpasuje. Dzisiaj się przelecę na tych śmigłach z moim setupem, czyli z moim dronem, który macie w opisie tego filmu, wszystko co ja tam używam. Też tego drona można zamówić u mnie, bo niektórzy też zamawiają i też składałem dla nich takiego drona. Także dzisiaj zamontuję sobie inne śmigła, zazwyczaj latam na śmigłach takich T-Motorach 5143S i one mi bardzo podpasowały, także zobaczymy co te śmigła. Te śmigła mają tak jak w opisie skok 3,5 mm, mają rozmiar 5,1 cala, 3 łopaty, także pokażę Wam podgląd z kamerki GoPro na moje drążki. Przelecimy się tutaj na tym miejscu, trochę wieje wiatr, ale to też pozwoli sprawdzić jak ten dron się zachowuje z tymi śmigłami na silniejszym wietrze. Także co, już nie przedłużając, zapraszam. Najpierw zanim wystartuję, zrobię test, czy śmigła założyłem dobrze, bo to też się czasami zdarza. Dobra, widać, że dron lata. Test polega na tym, żeby sprawdzić góra, dół, znaczy no, przód, tył, lewo, prawo, czy jest ok. Także już zakładam gogle i będziemy sobie lecieć. I też dam Wam komentarz z tego, jak mi się na tym lata. Ogólnie te śmigła mają skok dużo mniejszy niż te, które, na których ja latam, bo to jest 3,5, a ja latam na 4,3 skoku. I ogólnie tak zdaje mi się na pierwszy rzut oka, że dron jakby trochę był taki lżejszy i bardziej miałbym nad nim kontrolę. Zaraz zobaczymy jak będzie dalej. Jak te śmigła sobie radzą z propłoszem? Nie wpadają w jakieś wibracje. Znaczy, ten dron też był wypidowany pod tamte śmigła, które miałem. Ale widać, że jest chyba ok. No może to będą moje kolejne ulubione śmigła. Bo tak szukam ostatnio czegoś, żeby zmienić w dronie, to może czas, żeby zmienić śmigła na zimę. A ciekawe, czy przy wysokim trotlu nie będzie wibracji. No nie widać żadnych wibracji. Zachowuje się dron naprawdę bardzo ok. Wydaje mi się, że mogą to być moje nowe ulubione śmigła i może na nich tutaj polatam więcej czasu. Tutaj też jacyś ludzie schodzą z pieskami, widziałem, też trzeba na nich uważać. Wydaje mi się, że też będę miał większy czas lotu na tych śmigłach niż na tych moich. No wiadomo, tamte są T-Motory 4.3 skok, to też na pewno wpływa na to, że więcej powietrza mogą przechochlować w czasie. Tutaj jest trochę mniej powietrza przechochlowane w czasie, czyli teoretycznie powinny silniki mieć lżej i ciągnąć mniej prądu. Też cały czas widzę tam po 30, 40, 60 amperów. 80 nawet miałem test skok. Ale zobaczymy, ja tak miałem zawsze czas lotu 2,5 minuty, 3 minuty. Tutaj widzę, że jeszcze mam trochę lotu. A mam już 2 minuty 39 sekund. No
zmiana czasu, to widzę, że będzie chyba podobny, bo jest już 2 minuty 50 sekund, a zostało mi jeszcze troszeczkę baterii, ale już niedużo. No dobra, to by było po baterii. Także wylądujemy i podsumujemy sobie jeszcze. I okazało się, że gdy odłożyłem aparaturę, to położyłem ją za blisko mikrofonu i się pojawiły zakłócenia, tego wam dogram to tutaj. Latam na tych śmigłach już kilka dni, bo tam, gdy nagrywałem, to było pierwszy raz, a tutaj już polatałem sobie kilka razy. I w sumie tamtego dnia jeszcze, jak polatałem sobie kilka pakietów, to mi się na to udało połamać dwa przednie śmigła. No ale zahaczyłem wtedy o takie małe drzewko, czy choinkę, nie wiem jak zwał, tak zwał. No i się połamały dwa przednie śmigła, ale to się może zdarzyć przy każdych śmigłach. Także tak czy inaczej, moje odczucia, jeżeli chodzi o te śmigła, są naprawdę dobre i wydaje mi się, że ten dron jakoś tak lata płynnie i bardziej lżej. Także ja na pewno zostaję teraz przy tych śmigłach. Jeżeli chcecie kupić te śmigła, no to macie link do mojego sklepu, gdzie możecie je kupić, albo możecie ich nie kupować. Ale moim zdaniem zakup śmigieł to nie jest jakaś kosmiczna kwota, także nawet warto wydać tam te 16 czy 20 zł i sobie przetestować inne śmigła, polatać i spróbować sobie różnych rodzajów śmigieł. Ja akurat jeżeli chodzi o drona 5-calowego, to już naprawdę przerobiłem dużo tych śmigieł. Nie jest to jakiś duży koszt, a można zawsze sobie wziąć, nie wiem, z 4 różne komplety śmigieł i sobie sprawdzić, które nam najbardziej leżą, bo to, że mi te leżą, to nie znaczy, że na przykład komuś będą leżeć, albo w innym setupie drona z inną wagą może być już w ogóle zupełnie inaczej, ale warto próbować. Ja tak czy inaczej w tamtym roku kombinowałem trochę z ZX-owymi śmigłami i śmigła, które się nazywały chyba Lemon Prop coś tam ZX i takie Candy Crane, czy takie biało-czerwone. W ogóle mi nie leżały, jakoś no nie mogłem się do nich przyzwyczaić i no nie czułem tego, a tutaj przy tych rzeczywiście jest fajnie. Także mogę je polecić, jeżeli chcecie przetestować, to warto wydać tam te kilkanaście złotych na te śmigła. Także to by było na tyle, jeżeli podobał się odcinek, no to zostawcie łapkę w górę, ja przypominam też o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. No i jeżeli nie subskrybujesz do kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minąć kolejny materiał. Z mojej strony to tyle, dzięki, do zobaczenia, cześć!